A, jeszcze jedną rzecz muszę zmienić. Mikrofon gościa wyciszyć. On jest i tak wyłączony, dobra. Raz, raz. A, i nie słyszycie jeszcze. Muszę tylko zmienić właściwości i... O, teraz będzie działało. Każdy z Was miał w swoim życiu taki moment, kiedy musiał powiedzieć stop. I właśnie w moim życiu nastąpiła ta chwila, dlatego że odchodzę z YouTube. To był bardzo intensywny rok dla mnie. Ja ogólnie mam swój kanał i prowadzę go cały czas, regularnie już od 3,5 roku, ale ten rok wydaje mi się, że był najbardziej intensywny i najmocniejszy. Nawet nie jakby w mojej karierze YouTube'owej, ale w ogóle w całym moim życiu. Na moim kanale jest teraz ponad 200 filmów, a tylko w tym roku nagrałam ponad 100. Czajcie? Do tego jeszcze nagrywałam daily z Timem. To ja chyba też w tym roku miałem najwięcej odcinków na Królestwie, ale nie powiem, żeby był jakoś najintensywniejszy ten rok. Chociaż w sumie tak, tłukłem się Daniel, 5 dwa złotych. razy po mordzie dostałem. Hej, właśnie oglądałem twoje filmy sprzed 3 lat, super miałeś te vlogi, wróciłbyś do nich. Jak ja oglądałem w Sylwestra ten biwak z Brazylii, to jednak mi się wydał nudnawy trochę. Nie wiem, ktoś z was tutaj był ze mną na tym live'ie sylwestrowym? Strasznie dużo czasu i energii w to włożyłam. Udało mi się dobić miliona na YouTubie z Nitrem. On wtedy dobił dwa, a ja dobiłam milion. Też w ogóle fajny, śmieszny okres w moim życiu, że udało mi się go poznać. Jakby w takich okolicznościach, a nie innych. Ale jakby najważniejsza część, teamowska, no bo nagraliśmy razem 365 filmów, dlatego że robiliśmy roczne daily. Nagraliśmy 20 piosenek i 20 klipów wypuściliśmy. Zrobiliśmy dwie trasy koncertowe, zrobiliśmy sporo produktów, mieliśmy swój merch, mieliśmy swoje płatki śniadaniowe, soki wypuściliśmy teraz i dużo innych fajnych rzeczy. I o wow, kosmetyki. Kosmetyki, które w ogóle. I wow, Karośka, i 5 świeczki nawet złotych. was mieliśmy. Dzięki Premiera Karośka kosmetyków za była doneta. po mojej największej dramie życiowej. Wyobrażacie to sobie? To był w ogóle hit. No i też kolejna bardzo ważna dla mnie rzecz w tym roku, bardzo emocjonująca, która też pochłonęła dosyć sporo czasu, bo prawie całe moje wakacje, no to walka. Walczyłam przed 10 000 osób, plus jeszcze kilkaset tysięcy osób na streamingach widziało, jak walczę. Ale tak przy okazji to w ogóle straszną zajawkę złapałam do MMA i do treningów. Teraz cały czas trenuję. W grudniu miałam tylko przerwę i nie miałam żadnego treningu, ale w przyszłym roku no możecie się mnie doczekać znowu w oktagonie. Na razie jeszcze nie wiem z kim, mam kilka propozycji, ale no, tak, będę jeszcze walczyła. Jakbym miała wybrać jakiś taki mój ulubiony moment z tego roku, to Powiem wam, że Natsu według mnie nie jest do końca sobą na odcinkach YouTube'owych. Znaczy ja to z nią nie mam jakiegoś niesamowitego kontaktu, tam z nią raz nagrywałem. I te niektóre rzeczy to są takie, no widać, że ona jednak wie, że nagrywa dla młodych i trochę inaczej się zachowuje właśnie na tych odcinkach. Odrobinkę, nie? Nie jakoś dużo, ale tak widzę, że troszeczkę jest inna. to chyba by mi się nie udało, bo zbyt dużo fajnych rzeczy się wydarzyło, żebym mogła wyłonić tylko jeden taki dzień. Każdy wyjazd teamowski był dla mnie takim fajnym czasem, który mogliśmy się zżyć i spędzić troszeczkę inaczej i oderwać się od tego wszystkiego, co było tutaj. I Chorwacja, i Egipt, i Malediwy. Sama walka to były dla mnie niesamowite No emocje. dobra, ale do rzeczy, o co chodzi z tym odcinkiem? I jak sobie to przeanalizowałam, to było to bardzo, bardzo pozytywne dla mnie, dla mojego samorozwoju i w ogóle. Trasa koncertowa. Pierwsza trasa koncertowa to było coś, bo nie dość, że po walce, to jeszcze przez 7 dni non-stop koncertowaliśmy dla Was i zobaczyłam, jaką mamy zżytą widownię ze sobą. My na koncertach nie musieliśmy śpiewać, a Wy znaliście wszystko. Monika na ostatnim live prawdziwe objawienie. Lałem z tekstów, to ja zaraz wam TikToka pokażę, jaki ten ktoś nagrał. Teksty naszych piosenek. To było serio niesamowite. Miałam po prostu ciary. O Boże, przestańcie pisać, że Natsu jest w ciąży. No, Moja, przestańcie 5 pisać. Bo złotych. ktoś tam gdzieś coś palnął, tak jak często ktoś coś mówi. I też bardzo ważnym i bardzo fajnym czasem. Obejrzyjmy do końca, będziemy dopiero dyskutować z powodu powodów. W tym roku był czas, który był niedawno, dlatego że to 5 był. złotych. Podoba mi się wasze myślenie, czyli tak, ona mówi, no w przyszłym roku się będę napierdalać, nie? W oktagonie będę walczyć, a wy piszecie, ona jest w ciąży, ona jest w ciąży. Tak kurwa, będzie się tłukła w oktagonie w 9 miesiącu. Brawo widzowie, wspaniała dedukcja, brawo.
Dobrze ogarnięte, kurwa, brawo. Lux. Oj. No chyba, że walczy w grudniu, nie? W połogu. Albo będzie walczyła w ciąży, albo w połogu. Tak. Nie wiadomo, widzowie, nie wiadomo. Brawo. Casting, który zorganizowałam, gdzie poznałam naprawdę dużo zajebistych osób. Wydaje mi się, że wszyscy spędziliśmy fajny czas na tych castingach. Zżyliśmy... Jeśli masz zły dzień, pomyśl sobie, że Verso 30 świętowa urodziny Sylwka. No tak. ...ze sobą i mimo, że to była praca, to nie do końca tak to czuliśmy, bo po prostu dobrze się bawiliśmy. Reasumując, to naprawdę był niesamowity rok dla mnie. Poznałam masę ludzi. Generalnie no, nie obyło się bez jakichś dram, kłótni, ale zawsze nam się udawało dojść do porozumienia. No, prawie zawsze, no. Jakby są, wiecie, zawsze są jakieś tam rzeczy, które jednak nie da się pogodzić. Ej, widzicie moją twarz? Taka dziwna, nie? Bo ja wstałem pół godziny temu. Źle zacząłem ten rok. Rok zacząłem od tego, że mi rura pękła w domu. I jest zakręcona teraz woda. Jutro jadę do Leroy'a tam kupić części hydrauliczne, bo sam to naprawię. I muszę pić dużo wody, nie? Zaraz pójdę sobie po wodę, bo jakoś jestem odwodniony. Tak mi się wydaje, bo ja mało piję wody. I jakoś strasznie ciężką noc miałem. Albo przynajmniej nie da się z kimś dojść do porozumienia. No ale dobra, wracając. Ale wiecie co, postanowiłem zaakceptować sam siebie w tym roku. Siema. Siema, Denitrozyniak. Postanowiłem zaakceptować sam siebie. Ja od czasów tibijskich, czyli od ponad 10 lat, wstaję bardzo późno. I ostatnie dni spędziłem na tym, że się zmuszałem, żeby kłaść się spać o 24 pierwszej i wstawać na przykład o 10 rano. Ale to nie dało rady. W nowym roku wróciłem do domu i znowu odpaliłem League of Legends i poszedłem spać o 12 w południe. Chyba trzeba siebie zaakceptować, po prostu, no tak żyję, nie? Wstaję późno. Taki jestem. Tylko, że to koliduje z nagrywaniem w lesie, nie? Bo teraz szybko światło zachodzi, szybko zachodzi słońce. No to jak ja będę nagrywał w lesie, jak będę wstawał o 18? Będę grał później. W życiu każdego człowieka dochodzi do takiego momentu, kiedy musisz powiedzieć sobie stop. Zwolnij albo po prostu zabierz się, skup się tylko na jednej rzeczy. I właśnie uważam, że to jest teraz ten moment. To znaczy koniec roku. Ja przede wszystkim nie będę już mieszkała w domu X. Nie powiem, że się wyprowadzę w styczniu, ale chciałabym no, jak najszybciej, dlatego że to będzie się wiązało z tym, że znajdę już dom do mojego projektu. I to jest właśnie ten punkt, na którym chciałabym teraz poświęcić 100% mojego czasu, 100% mojej energii i siły. Chciałabym się w to zaangażować. No dobrze, ale dlaczego kurwa jest tytuł Odchodzę z YouTube'a? Dlaczego? Dlaczego? Trzeba tak, żeby wrócić do Was z projektem gotowym w 100%, takim, którego jeszcze nie widzieliście na polskim YouTubie. To nie będzie coś takiego jak Team X i ekipa. To będzie coś innego. Po prostu wyobraziłam sobie i chciałabym, żeby to tak wyszło. Mam nadzieję, że tak wyjdzie. Dlatego potrzebuję teraz tego czasu, żeby się na tym skupić. Oczywiście ja cały czas będę współpracowała z teamem, będę przyjeżdżała na nagrywki. To nie jest tak, że ja odchodzę. My nawet robimy kampy teraz w styczniu, w lutym, więc ja oczywiście będę uczestniczyła w życiu teamowskim, ale... Nie, to, że Monika zjada trochę chipsów, to nie znaczy, że nagle przytyje, spokojnie. Już nie tak intensywnie i nie będzie mnie już tak dużo jak wcześniej. Ale wracając do projektu, no to tak jak wiecie... Czyli co, jebany clickbait. Natsu zaczyna rok od kolejnego clickbaitu, a clickbait to trochę oszustwo, a oszustwo to się nazywa scam. Był się casting i to, ile osób i kogo wezmę do mojego projektu, dowiecie się w dniu startu mojego projektu. Więc troszeczkę, no zostawię wam takiego, takiej... Tak, małas, mam plany na kolejny odcinek. Wiecie, tajemniczości, ale wydaje mi się, że to jest potrzebne, bo chciałabym, żebyście dowiedzieli się dopiero w projekcie, kto faktycznie wszedł dalej. Ja na podstawie waszych głosów wybiorę ostatecznie te osoby, które znajdą się u mnie w projekcie. Ja po prostu w tym momencie muszę skupić się tylko na tej jednej rzeczy. Plus po prostu potrzebuję takiej przerwy od nagrywania na YouTubie, bo czuję się troszeczkę taka, no nie wiem, przytłoczona już tym i po prostu muszę sobie odpocząć i zyskać taką nową... Ja pierdolę, kurwa, nie mogę z tych YouTuberów. Odchodzę z YouTube'a, nie? Brzmi jakby odchodziła, że już kończy karierę, tak jak na przykład Stew, a tak naprawdę kurwa nie będzie przez 3 tygodnie nagrywać. Wow, wow, to ja kurwa mam przerwę. Ostatni odcinek wypuściłem 40 dni temu. To mogłem nagrać, że odchodzę z YouTube'a. Bo już miesiąc nie nagrywam. Wow.
Ja pierdolę, te youtuberzy to są... Przecież ten projekt startuje, podejrzewam, chyba w lutym już, albo w marcu. No to lada chwila, no 2 miesiące, Boże. Na Instagramie pewnie i tak będzie wrzucała wszystko. No ale zaraz powie jakaś dziewczynka, ale ona powiedziała, że odchodzi z YouTube'a, nie z Instagrama. No tak, tak, kurwa, zaoraliście mnie. Kreatywną energię do działania. Nie, ja nie lubię po prostu takich clickbaitów. Nie wiem, po co to jest. Nie można rzucić normalnego odcinka, a na przykład mam wam coś ważnego do powiedzenia. No chyba, że już takie tytuły wykorzystała. Niech no zerknę. Mam wam coś... Nie, nie ma takiego tytułu. Mam wam coś ważnego do powiedzenia. Widzicie? To mogła zrobić. EBEB, no zaraz zobaczymy. Shoty z Live'a Queen of the Black? A, tamto, to stare, to już 3 dni ma, gościu. Co ty mi za newsy dajesz? Wydarzyła się w moim życiu prywatnym dosyć, no, poważna sytuacja, w sensie mocna zmiana i wiecie, jakby, no to też jest z tym związane, że po prostu potrzebuję sobie poukładać pewne rzeczy. Ale to nie jest tak, że ja znikam z internetu, ja po prostu znikam z YouTube'a. Oczywiście na Instastory, na Instagramie będziecie cały czas mogli śledzić moje życie, plus TikTok i tak dalej, jakby tam cały czas będę... Witamy wśród wilków, Ester. ...kowała jakieś materiały, więc będziecie mogli cały czas widzieć, co się u mnie dzieje. Tylko, że po prostu będę się bardziej skupiała jednak na tym, żeby to wszystko dopiąć. Chciałam podziękować w tym momencie każdej osobie, która mi pomogła przez ten rok. I po prostu chciałam podziękować też wam. Bo gdyby nie to wszystko, to nie. Czyli taki film trutututu, pęczek trutu, 2 miesiące nie będę nagrywała, ale musiałem dać tytuł, że ola Boga, koniec kariery, odchodzę z YouTube'a. Dubiel chyba też coś rzucił podobnego. Coś tam, że coś się kończy. To by było na tyle, nie? Aha,